Dzień dobry, moi drodzy, zaczynamy zabawę narodową numer 1, czyli szukanie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Znowu to robimy, kolejny raz w ciągu tych kilkunastu miesięcy, prawda? Ale fajnie. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Moi drodzy, to tak, to jedziemy z tą zabawą. Słuchajcie, ja w tym filmie przedstawię Wam, według mnie, cztery nazwiska, wokół których to wszystko będzie się kręcić. Wydaje mi się, że pośród tych nazwisk jest to jedno najważniejsze nazwisko, czyli nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wybrałem czterech kandydatów, nie wszyscy mi się podobają, o czym za chwilę dam Wam znać. Chciałbym, żebyście Wy w komentarzach dali znać, kto według Was zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski i dlaczego. No, jakbyście mogli uargumentować swój wybór, to byłoby super. No dobra, to najpierw ja Wam przedstawię tych czterech kandydatów ode mnie. Uwaga, lecimy z tym. Marek Papszun. Wybór na ten moment chyba najlepszy. Nie będę oryginalny. Zresztą Papszun zastosował taktykę na przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka. Po rozstaniu z Rakowem nie łapał na szybko byle jakiej roboty, tylko spokojnie. Czekał, czekał i czyżby się w końcu doczekał? Tak jakby gdzieś podskórnie czuł, że ta przygoda Santosza w naszym pięknym kraju może nie potrwać za długo. Kilka miesięcy temu mówiłem, najpierw niech Papszun zdobędzie mistrzostwo z Rakowem, a potem myślmy o nim w kontekście selekcjonera reprezentacji. Dzisiaj jestem za tym, żeby to właśnie urodzony w Warszawie trener został następcą Portugalczyka. Obecnie ta drużyna potrzebuje właśnie kogoś takiego. Surowego, wymagającego, ale też sprawiedliwego. A przede wszystkim mówiącego w języku polskim, bez jakichś barier językowych, bez kolejnych tłumaczy. Gościa stąd, który czuje ten klimat, zna go i zna reguły rządzące reprezentacją, jak i całym związkiem. Człowieka, który też nie da sobie wejść na głowę, ma charakter i jak trzeba będzie podjąć trudną decyzję, to ją podejmie. Serio, właśnie w to wierzę. Do tego historia Papszuna. Od nauczyciela WF-u do Mistrzostwa Polski. To musi robić wrażenie. I robi wrażenie, bo przecież nawet Lewy w tym legendarnym już wywiadzie dla Meczyków docenił Raków i cały ten projekt. A to oznacza, że musi też cenić robotę, jaką wykonał Papszun w Częstochowie. Zwróciłem nawet uwagę na to, jak były trener Rakowa wypowiadał się w studiu TVP zaraz po blamażu z Albanią. Papszun był spokojny. Nie krytykował, starał się doszukać czegoś pozytywnego, tak jakby wiedział, że tu nie ma sensu wbijać jeszcze kija w mrowisko, bo za chwilę można się w tym mrowisku znaleźć. Maciej Skorża. Może to jest właśnie ten moment? Przecież Skorża już kilka razy był przymierzany do roli selekcjonera. 51-latek jest trenerem, który nie stoi w miejscu. Cały czas się rozwija. Takie przynajmniej sprawia wrażenie. W sezonie 2021-2022 wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. To musi robić wrażenie. Powiedzcie mi, ilu mamy trenerów, którzy odnoszą sukcesy poza granicami naszego kraju. No właśnie. I żeby było jasne, nie należę do fanklubu Skorży, ale obiektywnie. On swoimi osiągnięciami w zawodzie zamyka usta krytykom. Facet ma gigantyczne doświadczenie i to zdobyte nie tylko na tym naszym krajowym podwórku. Do tego wygląda na gościa z klasą. A w ostatnich miesiącach to wokół tej reprezentacji sporo ludzi, którzy klasę chyba schowali do kieszeni. Michał Probierz. Oj, tego najbardziej się obawiam, bo Probierz to przecież dobry kumpel Kuleszy. Trzaśny Guardiola, idealnie pasujący do tego prześnego PZPN-u. Jako trener surowy, momentami bardzo prymitywny. Zwolenników talentu trenera Probierza odsyłam do meczów jego Krakowi. Przecież to był momentami poziom drugiej części tabeli trzeciej ligi angielskiej. Kopanina, łupanina i to legendarne promowanie młodych Polaków, ogółem Polaków, w drużynie przypominającej często skład węgla i papy. Tak jakby Probierz chciał pobić rekord Guinnessa na największą liczbę różnych narodowości w jednej drużynie. Ale jeszcze jakby to byli sensowni obcokrajowcy, a często to po prostu szrotomierz wywalało. Ja Probierzowi od zawsze mówię stanowcze nie. I w tym temacie nic się nie zmienia. A tym, którzy widzą go jako selekcjonera, mówię, płakalibyście szybciej niż przy Michniewiczu. Jestem tego pewien. Adam Nawałka. Widziałem, że znowu odżywają wspomnienia i pojawiają się głosy, że to Adam Nawałka powinien dokończyć te eliminacje. Nie, kochani, dajmy już spokój. Nawałnica już była, przeminęła, to nie wróci.
Nie wierzę w to. Od świetnego Euro 2016 minęło już 7 lat, to całe wieki w świecie piłki. Później Nawałka zaliczył tą mega wpadkę w Poznaniu. Jeśli śmiejemy się z tego, że do reprezentacji znowu powoływani są Krychowiak i Grosicki, nie promuje się nowych twarzy, to powrót Nawałki też jest według mnie takim samym odgrzewanym kotletem. Ruszmy się w końcu, zaproponujmy coś innego, nowego. Historię już zostawmy. Jasne, to było fajne, masa pięknych emocji, ale to już było i nie wróci więcej. Jak zapewne zauważyliście, nie ma pośród tych nazwisk ani jednego nazwiska trenera zagranicznego. Bo powiem wam szczerze, ja po tej całej sytuacji, po tej zabawie z Santoszem w selekcjonera, uważam, że wyleczyłem się totalnie z zagranicznych kandydatów. Naprawdę, ja w tym momencie już uważam, że to, w jakim rozpadzie znalazła się ta drużyna, jaka to jest degrengolada, właściwie to my nie mamy drużyny, umówmy się, to nie jest drużyna, to co oglądamy w meczach reprezentacji Polski, to jest 11 typów, którzy zakładają te same koszulki, przywdziewają te same barwy, ale nic innego ich zupełnie nie łączy, tam nie ma drużyny, oni sobie chodzą po boisku. Uważam, że w tym momencie tego nie poskłada żaden zagraniczny trener. I od razu przejdźmy do takiego tematu. Czy uważam, że wszystko co najgorsze sprowadza się do jednej osoby, a mianowicie do Fernando Santosza? Otóż nie, to nie wszystko jest jego winą. To nie jest jego winą, że on akurat został selekcjonerem w momencie, kiedy wybuchła jedna z największych afer ostatnich lat w reprezentacji Polski. Kiedy okazało się, że premier Morawiecki obiecał, czy tam już nie obiecał, to już mnie nie obchodzi, premię. I okazało się, że nagle nasi biało-czerwoni zaczęli się gryźć o pieniądze. Pojawiły się różne scenariusze, różne historie, różne wersje tego wszystkiego. Mnie to już nie interesuje. To nie jest wina Santosza, że on akurat trafił na tak okropny, obrzydliwy moment w historii tej reprezentacji. To jest naprawdę mega ciężkie. Po czymś takim, kiedy piłkarze sami sobie nie ufają, kiedy są gigantyczne podziały, kiedy pewnie większość z nich nie chce na siebie nawet patrzeć. I ta śmieszna instagramowa kolacja, wrzucone zdjęcie, to ja mówię od razu, jak... Słuchajcie, nie wierzcie we wszystko, co pojawia się w social mediach, nie wierzcie we wszystko, co pojawia się na Instagramie. To często są zwykłe PR-owe zagrywki. I to była też taka PR-owa zagrywka, zobaczcie, siedzimy sobie wszyscy przy kolacji, jest fajnie, klepiemy Lewego. W ogóle to fajnie, że udzielił takiego wywiadu, powiedział wiele szczerych słów. Wszystko jest super, zobaczycie, mecze z Wyspami Owczymi i Albanią wygramy. No nie, skończyło się tak, jak się skończyło. I to nie jest absolutnie wina Fernando Santosza. Po prostu on trafił w fatalnym momencie, został selekcjonerem. On nie ma nic do tego. Ale to, co mi się nie podoba w Portugalczyku, to przede wszystkim jego zachowanie. On jest niesamowicie bucowaty. I przypominam, że już lata temu, jak Leo Ben Hacker przychodził, został selekcjonerem, był ten powiew z zachodu, takiego, wiecie, wow, obcokrajowiec i to jaki znany, były trener Realu Madryt, zostaje nowym selekcjonerem, wow, wszyscy się łapali za głowy. I Leo Ben Hacker siedzi, jako taki mędrzec, mówi, że trzeba wyjść z tych drewnianych chatek, co później było mu oczywiście wypominane. I wszyscy twierdzili, że Ben Hacker był bucowaty, ale słuchajcie, za Ben Hackerem przynajmniej przez pewien dłuższy okres szły wyniki. Natomiast za Fernando Santoszem on tej bucowatości swojej nie jest w stanie nawet podeprzeć wynikami, bo wyniki są beznadziejne, gra jest beznadziejna. I to, jak ten typ się zachowuje, ja tego nie kupuję. Po prostu on przyjechał tutaj jak mędrzec i opowiada nam właśnie, wyjdźcie z drewnianych chatek, tylko stary, no ale w ogóle no, czemu? Bo patrząc na to, ile on tej pracy wykonuje, jego podejście w ogóle do polskiej piłki, to mi się absolutnie też nie podoba. On tutaj się jawi jako, ja nie wiem, w ogóle nie wiem co on sobie myślał, że on przyjedzie do tej Polski i co? Że on tak poustawia, jest tak genialny i to wszystko będzie grało, że Lewandowski będzie walił ileś tam bramek na mecz, że to wszystko będzie hulać, że w ogóle on się nie narobi, bo dla mnie to on wygląda trochę jak taki emeryt, który chciał sobie po prostu dorobić, dostał dobrą ofertę tutaj z Europy, myślał, że jakoś to będzie, przymknę oko, nie napracuje się, bo jeżeli ktoś mi powie, że Fernando Santos siedzi i on tak analizuje polską piłkę, to ja mówię, nie, słuchajcie, to jest gówno prawda. On nic nie analizuje. To chociażby widać po jego reakcjach boiskowych. Powiedzcie mi, przegrywasz z Albanią i ściągasz w tym momencie z boiska Sebastiana Szymańskiego, jednego z piłkarzy, którzy są obecnie w najlepszej formie spośród tych wszystkich reprezentantów. Szymański na co dzień wymiata w klubie. I ty go ściągasz. To jest jeden z niewielu piłkarzy, którzy w tym momencie, w tej sytuacji mogli wymyślić coś nieszablonowego, mogli dograć jakąś piłkę, mogli zrobić coś z niczego. Ty w tym momencie
ściągasz Szymańskiego, wprowadzasz tam kogoś za niego, już nie pamiętam kto wszedł i myślę sobie, człowieku, ty nie kumasz polskiej piłki, ty nie znasz tych piłkarzy, o co tutaj chodzi? Następna sprawa, następny argument za tym, że Santos w ogóle nie czuje tego klimatu. Już pomijam to, że wielu, myślę, obcokrajowców, którzy zostaliby rzuceni w, tak jak wspomniałem w tym filmie, w sam środek mrowiska, w sytuacji, kiedy w PZPN-ie wybuchają kolejne afery. Afera goni aferę. Reprezentacja jest podzielona, bo sama sobie wymyśliła gigantyczny konflikt o pieniądze, co już jest w ogóle według mnie obrzydliwe. I obcokrajowiec ma się w tym wszystkim odnaleźć, nie kumając też tego klimatu, tego naszego polskiego klimatu. No to słuchajcie, to jest naprawdę mega trudna sytuacja, ale wydaje mi się, że Santos tak naprawdę nic od siebie nie dołożył. Dobra, przychodzi mi kolejny pomysł do głowy, który według mnie przekreśla go jako trenera. Niezabranie Slisza na Albanię. Co to w ogóle jest? W tym momencie to jest jeden z najlepszych zawodników Legii. Facet, który faktycznie w tym środku pola się wyróżnia. Facet, którego Runjajić zbudował. I to jest facet, który się rozwija cały czas jako piłkarz. Mówię to, bo byłem naprawdę zagorzałym krytykiem Slisza i uważałem, że ten chłopak podaje do najbliższego. Dzisiaj to jest o wiele lepszy pomocnik, o wiele bardziej kreatywniejszy gość, który potrafi rozruszać ten środek pola i w tym momencie on go nie zabiera na mecz z Albanią. Ja tego nie kumam. Powoływanie znowu Krychowiaka Grosickiego, o tym już chyba było powiedziane wszystko. Po prostu Santos nie miał na to pomysłu, nie rozumie polskiej piłki i też wydaje mi się, że on nie chce jej zrozumieć. Po prostu on tu przyjechał, myślał, że to w jakiś sposób zagra, że może jego czar nazwiska, jego charyzma, że to wszystko jakoś tam się poukłada, on nie będzie musiał zgarnie kasiorkę i wszystko będzie grało. No to skończyło się tak, jak się skończyło. A i jeszcze jedno, wszystkim tym, którzy twierdzą, że Portugalczyk powinien zostać na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, powiem tak, obejrzyjcie jeszcze raz drugą połowę meczu z Albanią. Zobaczcie, jak ta drużyna walczy dla selekcjonera. Jak ta drużyna chce, żeby Portugalczyk dalej z nimi pracował. Przecież oni chodzili po boisku. Oni tam można policzyć może ze dwóch piłkarzy, którzy w miarę się starali, próbowali coś rozruszać. Reszta była w jakimś totalnym marazmie, w ogóle nie chciała biegać, w ogóle nie chciała walczyć za tego selekcjonera, za tego trenera, za te barwy i za to wszystko. To była totalna degrengolada, na to się nie dało patrzeć. I pewnie macie tak jak ja, bo ja w tym momencie to powiem wam szczerze, jak myślę sobie, że mam oglądać mecz reprezentacji Polski, to ja nie chcę tego oglądać, bo wiem, że to będzie męka. Po tym mundialu, po tym jak wyszliśmy po raz pierwszy za mojego życia z grupy na mundialu, odarli mnie z takiej ochoty oglądania reprezentacji Polski. W tym momencie to jest dla mnie męka. Oglądam to tylko dlatego, bo jest to część mojej pracy, bo oglądam to dla was, bo wiem, że chcę się podzielić jakimiś moimi przemyśleniami i po prostu wiem, że muszę oglądać to męczenie buły przez 90, a czasami i więcej minut. I to jest straszne. Ta reprezentacja, ja jej w ogóle nie czuję. I tak na koniec, wybaczcie, przepraszam za wszystkie emocje, ale po prostu to cały czas w człowieku żyje. Bo to jest taka żenada, że tego nie da się czasami nawet opisać słowami. Fernando Santos musi zostać pożegnany. W momencie jak to kręcę, on jeszcze jest selekcjonerem, ale wydaje mi się, że już niedługo. To jest odpowiedni moment, bo za chwilę będzie już naprawdę za późno. Za chwilę już nie będzie żadnego ratunku. Teraz czas po prostu, żeby ktoś inny dokończył tę eliminację, żeby jeszcze powalczył, żeby postarał się przede wszystkim skonsolidować tą drużynę, scalić to wszystko w jedno. Być może wprowadzić nowe twarze, nowe świeże w końcu, nie Krychowiaka, nie Grosickiego, nie, zróbmy w końcu coś innego. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę, przepraszam jeszcze raz, emocje targają polskim kibicem, po prostu czasami ze mnie taki Janusz wychodzi, no ale muszę wtedy dać jakieś ujście tym swoim emocjom, dzięki za to, że jesteście z nami, jeżeli ktoś oglądał to do końca, no to naprawdę szacun człowieku, daję ci w tym momencie, ja ci daję łapki w górę, ode mnie masz. Dzięki, że oglądałeś do samego końca. Widzimy się wkrótce. Mam nadzieję, że w lepszym, dużo sympatyczniejszym klimacie i być może już z nowym selekcjonerem. Do zobaczyska, cześć!